jakiś wskazówek do pracy nad regulaminem, żeby go poprawić, zmienić, nie wiem, coś wyrzucić, coś dodać. I to by było dzisiejsze spotkanie. My tutaj nie mamy jakiejś prezentacji, że zaprezentujemy nowy model budżetu obywatelskiego w Lublinie i poprosimy o odniesienie się Państwa do tego nowego modelu. Nie. Jakieś propozycje chcielibyśmy przedstawić po dzisiejszym spotkaniu i po tym, co spływa do nas w formie ankiety mailowo na spotkaniu następnym. To następne spotkanie byśmy od tego zaczęli, a dzisiaj zaczęlibyśmy od Państwa uwag. I proponuję, abyśmy te uwagi podzielili sobie, no, tak jak idą kroki w budżecie obywatelskim, czyli zgłaszanie projektów, ocena projektów, promocja tych projektów, głosowanie, no i realizacja jako ostatni krok. I trzymając się tych pięciu kroków takich logicznych budżetu obywatelskiego, od początku do końca byśmy proponował, żebyśmy o tym rozmawiali, z prośbą taką, że jeśli teraz zaczniemy dyskusję od momentu czy kroku, czy elementu zgłaszania projektów, to rozmawiajmy o wszystkim, co się wiąże ze zgłaszaniem projektów. Co tam zmienić, co było fajne, co niefajne, głównie to, co niefajne. I jak wyczerpiemy pierwszy krok, to wtedy byśmy przechodzili sobie dalej, do następnych. Część z Państwa, nie wiem, bo ankieta jest anonimowa, nie wiem, czy Państwo korzystali z tego, z tej metody, żeby coś tam nam powiedzieć w ankiecie. Ankieta jest cały czas dostępna w internecie, te uwagi spływają. Cieszy nas, że to nie jest taka ankieta, gdzie tam jest 5 czy 6 uwag, tylko one idą w dziesiątki, co pozwoli nam wyrobić sobie jakąś tam opinię. Ja zachęcam do, nie wiem, jakiegoś promowania tej ankiety z własnej strony. Nie wiem, dużo z Państwa ma jakieś konta na Facebookach, innych portalach społecznościowych, to proszę to wykorzystywać. Wszystkim nam pomoże to, że, nie wiem, dotrze to do większej ilości mieszkańców, gdzieś tam zakiełkuje jakiś pomysł, żeby się wypowiedzieć. Cały czas jest też dostępny ten adres mailowy obywatelski @lublin.eu. Akurat z tego mieszkańcy nie korzystają, szybciej wypowiadają się za pośrednictwem tej ankiety. Także no, na razie na mnie wpływają takie głosy za pośrednictwem maila. Co w ogóle będzie dalej? Spotykamy się dzisiaj, spotykamy się za tydzień we wtorek o godzinie 17:00, też w takim, na takim, nazwijmy je, otwartym, ogólnym spotkaniu dla mieszkańców, gdzie scenariusz będzie trochę bardziej ułożony pod nas, pod urzędników, gdzie my będziemy chcieli przedstawić jakieś pomysły do dyskusji. I spotykamy się na razie mamy jeszcze jedno spotkanie wstępnie zaplanowane za 2 tygodnie, też o godzinie 17:00. Najprawdopodobniej spotkamy się u nas, mówię u nas, czyli w Pałacu Parysów na pierwszym piętrze w sali TO 4 i to będzie spotkanie, na które chcieliśmy zaprosić w szczególności radnych miejskich i radnych dzielnicowych. W tamtym roku były takie spotkania, one może nie cieszyły się jakąś porażającą frekwencją, bo no, to było no, były dwa spotkania osobnie i na każdym było po kilkanaście osób. W tym roku byśmy zrobili jedno takie spotkanie. Myślę, że wtedy radnym miejskim, radnym dzielnicowym przedstawilibyśmy też jakieś wstępne wnioski z tych naszych dwóch spotkań z mieszkańcami i z tej ankiety. Do końca stycznia opracowalibyśmy jakoś wstępnie ten materiał z tych spotkań, w którą stronę, jakieś takie wytyczne, w którą stronę idziemy z regulaminem budżetu obywatelskiego. Wstawilibyśmy to do internetu po to, aby do końca lutego, no do końca, do połowy lutego mieć odpowiedź, jak będzie wyglądała procedura budżetu obywatelskiego w głosowaniu i w zgłaszaniu projektów w tym roku, czyli budżetu na rok następny. O czym możemy rozmawiać? Tak naprawdę możemy rozmawiać o wszystkim. Może nie chciałbym wchodzić w jakieś tak mega, mega szczegóły, bo utkniemy tutaj na 2 dni. Wczoraj spotkanie skończyło się o godzinie 21:30. Nie wiem, czy ktoś był na dyskusji o deptaku. Jeśli nie, no to ja wyszedłem o 21:30, poszedłem coś zjeść na Stare Miasto. O 22:30 pod ratuszem nadal to spotkanie trwało. Pan Ciepliński, architekt, stał z mieszkańcami i dyskutował.
dzisiaj nie, myślę, że dzisiaj aż tak gorącej dyskusji nie będzie, chociaż wczorajsze spotkanie zakończyło się bardzo, bardzo konstruktywnie i mam wrażenie, że tam wiele rzeczy się udało wyjaśnić. My jesteśmy otwarci na dyskusję właściwie o każdym elemencie budżetu obywatelskiego, czyli od momentu zgłaszania projektów, co zmienić w zgłaszaniu, poprzez moment oceny, jak ją rozbudować, może trzeba dodać element oceny merytorycznej, to takie głosy się pojawiały na przykład na komisji budżetowej Rady Miasta, że warto, aby jednak projekty były w jakiś sposób przez jakieś grono oceniane merytorycznie, także możemy o tym dyskutować. Potem, jak mówiłem, mamy moment, w którym projekty polecenia są publikowane przez nas z tymi ocenami i jest moment promocji. Możemy się zastanowić nad samą promocją, ale to już jest, chcielibyśmy to zostawiać jak najbardziej projektodawcom, mieszkańcom Lublina, a nie wchodzić w te buty. Mamy moment, w którym jest głosowanie i myślę, że to jest moment taki kluczowy do rozmawiania o budżecie obywatelskim. W ogóle sam system głosowania, na ile projektów głosujemy, jak głosujemy, jak wygląda w ogóle technicznie głosowanie, też będzie ustawiał nam moment zgłaszania projektów, bo te doświadczenia tych dwóch pierwszych lat nam pokazują to, że zmiana systemu głosowania totalnie nam wywróciła kształt projektów i w ogóle samo to zgłaszanie projektów. No i potem po momencie głosowania mamy moment realizacji, o tej realizacji też możemy rozmawiać, chociaż to już jest tak jakby kwestia techniczna, nie na wszystko mamy wpływ. Okej. Ja puszczę też listę obecności z dzisiejszego spotkania. Kto chce, prosimy o podanie imienia, nazwiska, jakiegoś kontaktu i podpisu, żeby mieć dowód na to, poza zdjęciami, że spotkanie się odbyło. My, jak mówiłem, nie mamy prezentacji, ale mamy komputer, mamy rzutniki na tej sali. Jeśli będzie taka potrzeba, możemy w każdej chwili, nie wiem, odwołać się do statystyk budżetu obywatelskiego, mapy tych projektów, wyników. To jest jedno kliknięcie, włączymy i możemy się jakby skupić na tym. To już będzie od Państwa zależało. Nam zależy na przedyskutowaniu tych poszczególnych kroków i zależy nam też, żeby się pojawiły od Państwa pomysły na to, co tam w tych projektach zmieniać. Okay. Wiem, że Krzysiek też nagrywa, nie wiem, potem Wy pewnie będziecie udostępniali gdzieś zapis wideo, też w internecie będzie. Okay, ja też mam listę. Z mojej strony wstępu tak naprawdę jest tyle. Ja czekam w takim razie na pierwszą osobę, która chciałaby zabrać głos w temacie w ogóle zgłaszania projektów, systemu zgłaszania projektów, o czym warto porozmawiać, co zmienić w tym elemencie. Widzę, Andrzej zgłasza się, także... Dzień dobry, Andrzej Gołacki. Występuję tutaj w roli autora dwóch projektów w tej edycji, która się odbyła, budżetu obywatelskiego. I teraz, jeżeli swoje uwagi my będziemy wnosić na zasadzie etapów, to do tego etapu mam jedno, może nie uwagę, nie jakieś zastrzeżenie, tylko takie spostrzeżenie, bo wiemy, że wiele, inaczej, pojawiły się takie projekty, które były łączone. Dwóch autorów z uwagi na jakiś tam wspólny temat łączyło swoje projekty. Tak więc moja taka sugestia by było, żeby na etapie wpływania projektów do Państwa
były na stronie wyświetlane, że pojawił się projekt pierwszy dotyczący danego zagadnienia. W tym momencie, że tak powiem, osoby, które również by chciały poruszyć dane zagadnienie, dany obszar, mają możliwość skontaktowania z Państwem, pozyskania ewentualnie danych do osoby, która złożyła ten projekt i na tym etapie już kontaktowania się w celu, że tak powiem, połączenia projektów w jeden wspólny, prawda? Tak więc wydaje mi się, że to by było ciekawą propozycją, żeby nie jak wszystkie spłyną i wtedy opublikować wszystkie projekty, tylko po prostu systematycznie, jak wpływają projekty, to żeby, że tak powiem, były nanoszone na stronę z informacją. Tak więc na ten moment to tyle, tylko moja propozycja. Dziękuję. Dziękuję i zanim przejdziemy, może zróbmy tak, że zanim przejdziemy do następnego jakiegoś tam zagadnienia w tym temacie, my będziemy się jakoś starali odnieść, tak też z praktyki mówić po prostu na bieżąco, co jest możliwe, co nie jest możliwe, tak z naszej praktyki urzędniczej, co wiemy, że jest możliwe. Jest to możliwe, tylko wymagałoby dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz, według mnie, jaka musiałaby się odbyć, znaczy to trzeba o tym pamiętać, że my publikujemy projekty przed oceną. Może ktoś zgłosić ten kosmodrom, nie? No to okej, opublikujemy, że ktoś chce wybudować kosmodrom, niech ludzie, którzy też chcą kosmodromu w Lublinie, zgłaszają się. My nie ingerujemy w treść tych projektów. Jest to możliwe. Druga rzecz, trzeba pamiętać o tym, że większość, i tu przeważająca większość projektów wpływa w ostatniej chwili. Także to będzie trochę złudne, że mieszkańcy czy państwo będą mieli taką kontrolę, co wpływa. Bo w żadnym wypadku. Większość projektów wpłynie nam w ostatniej chwili, w ostatni dzień. Mało tego powiedziane, w ostatni dzień. Większość projektów do nas, do naszego biura dotrze już po dniu składania projektów. Bo one są składane w biurach obsługi mieszkańców. Zanim tam z biura na ZANA dojdzie do Pałacu Parysów, w ogóle informacji i tak dalej, to kilka dni mija. I to po prostu to taki obieg dokumentów. Także możemy publikować, są rzeczywiście, wpływają te projekty tak trochę na bieżąco, ale to z tą perspektywą, że będą to naprawdę, w tym roku wpłynęło tam, ile tam, ponad 200 projektów, no to my do dnia, kiedy są projekty składane, opublikujemy pewnie 10% tego, bo nie więcej. Także trochę to coś pokaże, ale myślę, że nie załatwi tego problemu, o którym ty mówisz, żeby była taka większa świadomość tego, że tam ktoś składa, przygotowuje jakiś wniosek i żeby, nie wiem, ludzie się łączyli wokół tego, jakoś jednoczyć osób wokół tego projektu, który jest przygotowywany. Tak, zgłaszałem się. Do tego punktu, bo ja rozumiem intencje Pana, żeby właśnie usprawnić to wszystko, ale tak jak Pan powiedział, Pan Piotr, to, no to małe szanse są. Natomiast znam przypadki właśnie, że ludzie się poprzez rady dzielnic głównie właśnie, bo z tego co wiem, to właśnie rady dzielnic zwykle koordynują te sprawy tych projektów i łączyli się i nawet niektórzy rezygnowali ze swoich projektów po to, żeby szanse innych projektów, które uznali za bardziej priorytetowe, zwiększyć. Więc to też moim zdaniem ma pozytywny efekt obywatelski, bo cały ten budżet obywatelski ja widzę właśnie tylko w kontekście pobudzenia i świadomości społecznej i aktywności społecznej. Więc to może właśnie zostawmy, żeby ludzie się między sobą dogadywali w tych sprawach, a efekt będzie właśnie taki pozytywny właśnie w wymiarze społecznym. Krzysztof Kowalik, Fundacja Wolności. Już sobie zerknę do ściągoteczki. Znaczy ja chciałem o tym temacie też łączeniu projektów. Trochę też uważam, że jest potrzebna przestrzeń, w której projektodawcy by mogli się spotkać, wymienić poglądy z innymi. W innych miastach organizuje się chociażby maraton pisania projektów. Oczywiście zgadzam się, że teraz te projekty wpływają w ostatniej chwili, no ale nie można powiedzieć, że gdyby powstała przestrzeń do wymiany myśli, to te projekty nie wpływały wcześniej albo nie były lepiej opracowane. Druga moja uwaga na etapie składania wniosków, no to jest sposób ich zgłaszania. W tym momencie te wnioski mogą być składane tylko po
tym mówiłem, ale chciałbym też tutaj na forum powiedzieć, że fajnie by było, gdyby jednak można było złożyć te wnioski w wersji elektronicznej, ponieważ tam czasem było to zdjęcia, linki. Taki wniosek jest, o wiele lepiej wygląda, można sobie gdzieś wpisnąć, a też dla Was będzie mniej pracy, bo nie będziecie musieli tego skanować. Jeśli jest taka potrzeba, można dostarczyć taki wniosek papierowy, który Wy sobie zweryfikujecie z wersją elektroniczną. No i jeszcze o łączeniu projektów chciałem powiedzieć, no bo w zeszłym roku była jakaś taka możliwość, której w regulaminie za bardzo nie było, ale była możliwość łączenia projektów. Ja się o to dopytywałem, nie dostałem odpowiedzi, w końcu jak się zacząłem dopytywać, bo już się zbliżał tak jakby koniec tego terminu, kiedy można było łączyć projekty, dostałem informację, że już te projekty, z którymi się chciałem połączyć, to się połączyły. Jak się później okazało, no to jeden wnioskodawca napisał 5 projektów, które połączył razem. No ale pozostali wnioskodawcy, z którymi chciałbym porozmawiać o możliwości połączenia się, no bo niestety nie mogłem się z nimi skontaktować. I tu na przykład mi zabrakło też tej przestrzeni, że jak już są zgłoszone projekty, to żeby można się było z kimś połączyć. Tym bardziej, że na przykład projekty, które mnie interesowały, to było 5 różnych projektów dotyczących stacji roweru miejskiego. Sądzę, że gdyby te projekty się połączyły, mogłaby być większa szansa, żeby one się jakoś, żeby się połączyć. I tutaj mi po prostu brakuje takiej może w regulaminie zapisu, jak powinno to wyglądać, na jakiej zasadzie działać, czy może wnioskodawca powinien od razu powiedzieć, czy wyraża zgodę na udostępnianie swojego kontaktu innym wnioskodawcom, czy też nie. Albo może też system warszawski, gdzie z tego co wiem jest coś takiego, że po pierwszym złożeniu projektu przez wnioskodawców oni się spotykają, i sami między sobą wybierają już mniejszą liczbę projektów, które później mają przejść, czyli sami między sobą ustalają, które projekty są warte tego, żeby były w budżecie obywatelskim, a które nie. Oni tam mają chyba jakiś limit, ile konkretnych projektów może być w danej dzielnicy. To jest też fajne, bo wnioskodawcy się spotykają, dyskutują, przekonują się nawzajem, który projekt jest fajniejszy, wdrażają jakieś zmiany. Dobrze, to ja tak tylko na bieżąco, od ostatniej kwestii. System warszawski, nie wszyscy Państwo pewnie kojarzą, tam w Warszawie jest tak, że jest powiedziane, że głosowanie może odbywać się maksymalnie na 50 projektów. Jak to uzyskano? Jest taki etap preselekcji, czyli wszyscy wnioskodawcy są zapraszani na spotkanie, na którym to wnioskodawcy głosują, które projekty będą głosowane przez mieszkańców. Urząd Miasta Warszawy nie jest zadowolony z tego rozwiązania. I wnioskodawcy też nie są zadowoleni, bo no, różnie to wygląda. I ta frekwencja na tych spotkaniach, na których głosuje się, co będzie głosowane przez mieszkańców, też nie jest porażająca. Ja osobiście bym w taki dodatkowy krok nie szedł. Myślę, że u nas on nie jest potrzebny. Co do tego łączenia projektów, no to w tym roku było tak, że właściwie prawie, że do ostatniej chwili, aż nie wydrukowaliśmy tych projektów do punktów głosowania, to te projekty się łączyły. Tam ostatni projekt chyba w ogóle jakoś tydzień przed wydrukowaniem się połączył, z tego co pamiętam. Także to było, my nie zapisywaliśmy tego w regulaminie. Ja osobiście, ale nie jestem zwolennikiem tego, żeby wszystko na twardo wpisywać do regulaminu, bo stworzymy bardzo skrupulatny regulamin i potem będziemy rozliczani, sami siebie będziemy musieli rozliczać, czy tam o jeden dzień komuś przymknęliśmy oko, że za późno się do nas zgłosił, że coś tam chce poprawić w projekcie i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że procedura budżetu obywatelskiego jest na tyle procedurą, no, która w jakiejś części musi bazować na pewnym zaufaniu i no, przyjęciu domniemania uczciwości ludzkiej, że nie wpisujmy wszędzie tam terminów, do tego dnia można łączyć projekty, a później już nie można łączyć, bo co zrobić, jak ktoś był na wakacjach i dzień później przyszedł łączyć projekty. Byłbym za tym, żeby unikać takich sztywnych zapisów w samej procedurze, bo biorąc pod uwagę nawet ilość tych projektów, które się połączyły w tym roku, no to widać, że ludzie byli świadomi, byli, no pewnie nie wszyscy, ale duża część była świadoma tego, że może, dogadywała się i naprawdę tam czasami to te dyskusje były bardzo, bardzo takie burzliwe między projektodawcami, bo nikt nie chciał zrezygnować ze swojego, no bo to wiadomo. Także co do maratonu, robiliśmy je za pierwszym razem, dwa razy chyba był ten maraton pisania listów, tam frekwencja nie była jakaś powalająca, pojedyncze osoby się zgłosiły. O samych spotkaniach, które by jakoś pozwoliły nam
nie wiem, łączyć te projekty, czy w ogóle rozmawiać, możemy się zastanowić, jak to zrobić. Ja osobiście widziałbym, nie wiem jak Państwo, ale ja osobiście widziałbym tutaj dużą rolę rad dzielnic, bo wydaje mi się, że duża część projektów to są projekty, które wychodzą ze środowiska rad dzielnic. No i może te spotkania w trakcie pisania projektów oprzeć po prostu na radach dzielnic, organizować je po prostu w radach dzielnic, poprosić rady dzielnic, żeby każda rada dzielnicy, nie wiem, przyjmiemy na przykład miesiąc na składanie projektów, żeby każda rada dzielnicy w ciągu tego miesiąca zorganizowała przynajmniej jedno publiczne spotkanie na temat projektów do budżetu obywatelskiego, na którym każda z osób, która ma pomysł na projekt, może przyjść, może podyskutować, może wymienić się swoimi poglądami. Nie? Stworzymy jakiś grafik na stronie, gdzie on będzie oczywiście publicznie dostępny, 27 rad dzielnic, 27 spotkań. Oczywiście no, nie jesteśmy w stanie narzucić tego radom dzielnic, to one muszą o tym zdecydować. Następny przykład. Kilka rad dzielnic w tamtym roku samo z takimi pomysłami wystąpiło i albo rady dzielnic same organizowały, nawet nie informując nas o tym, że takie spotkania się odbywają, albo prosiło, żebyśmy przyjechali, rad dzielnic i radnych miejskich, bo to było tak w porozumieniu radni miejscy z radnymi dzielnicowami, żebyśmy ktoś od nas przyjechał i żeby to odbyło się w takie publiczne spotkanie, gdzie można się powymieniać poglądami na temat budżetu obywatelskiego. Ja uczestniczyłem, już nie pamiętam w ilu, ale na pewno w dzielnicy 10 byłem na takim spotkaniu, gdzie i radni miejscy byli, i radny dzielnicowy to organizował, już nie pamiętam, kto tam był inspiratorem, ale fajne spotkanie, było trochę ludzi. Także myślę, że w tą stronę byśmy mogli pójść. Co do składania wniosków elektronicznych, nie? W tym roku robiliśmy, to jest rzecz, myślę, że na twardo do przedyskutowania, bo w tym roku na miękko i w formularzu, gdzie się pisało projekt, była informacja o tym, że prosimy o przesłanie nam wersji elektronicznej projektu. Oczywiście nie odrzucaliśmy projektów, jeśli nie wpłynęła wersja elektroniczna, i też odzywaliśmy się do projektodawców z prośbą o te wersje elektroniczne, bo oczywiście masz rację, nam jest łatwiej. Nie musimy skanów wrzucać, tylko wrzucamy PDF-a, który jeszcze jest przeszukiwalny.